Witam serdecznie wszystkich w drugiej części nabożeństwa. Cieszę się, że mogę tu być z wami. Dziękuję Bogu już za te chwile spędzone, które na tym miejscu mogliśmy przeżyć, wzajemnie się budować. I jeszcze raz pozdrawiam serdecznie wszystkich od zboru w Czechowicach, Dziedzicach. I tak jak tu już też w ogłoszeniach było wspominane, zapraszam wszystkich na koncert jutrzejszy w kinie Świt o godzinie 14. Myślę, że to będzie dobry, błogosławiony czas. Także jeżeli ktoś ma taką chęć i ochotę, to zapraszam serdecznie. Jak już mogliście wywnioskować może z tekstu, który był czytany przez brata i z pieśni, którą śpiewaliśmy, dzisiaj trochę chciałbym powiedzieć o Duchu Świętym. I może nie o osobowości Ducha Świętego, bo myślę, że ten temat w tej kwestii wszyscy jesteśmy zgodni i nie trzeba tego tu roztrząsać, ale o czymś, co w modlitwie wspomniał o tym Sebastian, o takim codziennym nowonarodzeniu, codziennym chrztem Duchem Świętym, który jest bardzo ważny w naszym codziennym życiu z Bogiem. A inspiracją do tego rozważania była książka, czy jest książka, którą pewnie doskonale znacie, Droga do duchowej odnowy. Myślę, że większość z nas ją czytała. My swego czasu na spotkaniach modlitewnych studiowaliśmy też tą książkę. I naprawdę polecam każdemu. Są tu wspaniałe wskazówki, niesamowity materiał do przemyśleń. I na początku chciałbym kilka wypowiedzi, bo na początku tej książki kilku pastorów adwentystycznych i nieadwentystycznych w taki ciekawy sposób odniosło się do tego, jak to jest tym Duchem Świętym w Kościele. I wychodzi na to, że my o Duchu Świętym dużo mówimy, często podkreślamy Jego rolę, ale czy tak naprawdę żyjemy Duchem Świętym na co dzień? I kilka słynnych kaznodziejów, którzy mówią o niedostatku Ducha Świętego w Kościele. Emil Brunner, teolog Kościoła Ewangelickiego Reformowanego, napisał, że Duch Święty od zawsze był w zasadzie niechcianym dzieckiem teologii. Martin Lloyd-Jones twierdził, jeśli mogę wyrazić swoją szczerą opinię, to nie ma bardziej zaniedbanego zagadnienia biblijnego, zarówno w przeszłości, jak i obecnie, niż temat dotyczący Ducha Świętego. Jestem przekonany, że to jest powód słabości wiary ewangelicznej. Inny z pastorów napisał, jestem pewien, że brak Ducha Świętego stanowi nasz największy problem. Znany adwentystyczny pastor Dwight Nelson w jednym z kazań głosił, nasz Kościół z wielkim rozmachem rozwija przeróżne godne formy podziwu działania, plany i programy, ale jeśli ostatecznie nie uznamy swojego duchowego bankructwa, czyli braku Ducha Świętego, cechującego wielu pastorów i przywódców, wówczas nigdy nie zdołamy wyjść poza ramy sformalizowanego chrześcijaństwa. On już tu nie mówi o nas jako społeczności wierzących, ale mówi o pastorach i przywódcach, że Duch Święty jest zaniedbywany w ich służbie. Jeszcze jeden pastor napisał coś takiego. Wydaje się, że Duch Święty odgrywa przeważnie niewielką rolę w codziennym życiu wielu adwentystów, jeśli w ogóle jakąkolwiek. A przecież to On stanowi podstawę pełnego radości, atrakcyjnego i przynoszącego owoce życia w Chrystusie. I wypowiedź, która najbardziej mnie jakby zaskoczyła, ale dała do myślenia. I myślę, że dużo w niej prawdy. Tozer napisał coś takiego. Gdyby Duch Święty został zabrany Kościołowi, wówczas 95% rzeczy, które robimy, robilibyśmy nadal i nikt nie zauważyłby żadnej różnicy. Jeśli Duch Święty opuściłby Kościół wczesnochrześcijański, wtedy ustałoby 95% aktywności Kościoła i wszyscy chrześcijanie zauważyliby wielką różnicę. Także widzimy, że chyba jakiś problem z tym Duchem Świętym jest w naszym codziennym poddawaniu się Jego woli. A jako chrześcijanie musimy być napełnieni Duchem Świętym. Nie ma innej możliwości, bo bez Ducha Świętego nasze życie będzie tylko nic niewartym wysiłkiem. Możemy posiadać wiele wspaniałych cech i darów Ducha Świętego również.
Możemy też posiadać wiedzę, ale bez Ducha Świętego nie będziemy doświadczać Boga tak, jak On tego dla nas zaplanował i pragnie. Będziemy chrześcijanami tylko z nazwy. A Jezus pragnie, byśmy żyli pełnią życia. Jezus mówi, ja jestem droga i prawda i żywot i nikt nie przychodzi do mnie, do Ojca, jak tylko przeze mnie. A pełnia życia jest możliwa jedynie przez przyłączenie nas do Niego. A to jest możliwe tylko dzięki Duchowi Świętemu, który działa w nas. I mam nadzieję, że dzięki temu poselstwu, ja myślę, że nic nowego tutaj nie odkryjemy i nic nowego nie przeczytam, ale myślę, że dla przypomnienia kilka tekstów, które są naprawdę ważne, żeby nam uświadomić, jaka ta rola Ducha Świętego jest naprawdę bardzo, bardzo ważna. I myślę, że może też takie zbadanie samego siebie, w jakim punkcie jestem, jak moje zachowanie, jak moja codzienność odzwierciedla to, czy jestem napełniony tym Duchem Świętym, czy nie. I może zacznijmy od tego tekstu, który był przeczytany tu przez brata na początku drugiej części nabożeństwa. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, 11 werset. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzin i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Jan Chrzciciel głosił, jest to zapisane we wszystkich czterech Ewangeliach, że chrzest Duchem Świętym jest dziełem Jezusa Chrystusa. Dlatego tak ważne jest przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela i otwarcie swojego serca na Jego działanie w naszym życiu. Wiemy, że dużo o Duchu Świętym możemy się dowiedzieć z Księgi Dziejów Apostolskich. Dlatego też wiele tekstów, które będziemy dzisiaj czytać, właśnie z tej księgi pochodzi. Dlatego otwórzmy Dzieje Apostolskie, 11 rozdział i wersety 15 i 16. A gdy zacząłem mówić, stąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku. I przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział, Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Takie ciekawe doświadczenie Piotra. Widzimy, że wylanie Ducha Świętego jest możliwe dla każdego człowieka i co w tych czasach było czasami zaskakujące dla Żydów, bo oni sobie przypisywali tą jedyną słuszną drogę. I apostoł Piotr też musiał wiele przejść i inni apostołowie, aby zrozumieć, że Duch Święty może być dany każdemu człowiekowi. Ale wiemy, że właśnie Bóg dał specjalne widzenie Piotrowi, aby tego doświadczył, jak ma traktować innych ludzi. I troszkę wcześniej, bo w 10 rozdziale i 28 wersecie zapisane są takie słowa. I rzekł do nich, wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem. Lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Pamiętacie, dotyczyło to tego widzenia, gdzie te pokarmy zostały na tym płótnie spuszczone i Piotr był taki oburzony, że tam są nieczyste, jak on ma je jeść, a chodziło o to, żeby właśnie Bóg pokazał mu, że ma nie odrzucać nikogo, bo wszyscy są przeznaczeni do Królestwa Bożego, jeżeli przyjmą ofertę zbawienia Jezusa Chrystusa. I każdy człowiek może otrzymać ten dar. Co apostoł Piotr powiedział w swoim kazaniu w dzień zesłania Ducha Świętego? W 2 rozdziale w 38 wersecie mamy zapisane takie słowa. A Piotr rzekł do nich, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. A co się stanie? A otrzymacie dar Ducha Świętego. Czyli widzimy, że przyjęcie chrztu wodnego idzie w parze z otrzymaniem daru Ducha Świętego. I służba Jezusa składa się z zgładzenia grzechów i udzielania Ducha Świętego. I Jezus zapowiedział to uczniom przed swoim niebowstąpieniem. Jest to jakby takie właśnie podwójne doświadczenie. Chrzest wodny jest nazwany chrztem upamiętania. I gdy okazujemy skruchę z powodu grzechu i przyjmujemy Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela, wówczas otrzymujemy dar Ducha Świętego. I w Nowym Testamencie przyjęcie Ducha Świętego i chrzest idą ze sobą w parze. Wskazują na nasze nowonarodzenie.
Dzięki zanurzeniu się w wodzie umieramy, to co list do Rzymian mówi. Umieramy dla swojego starego życia, gdy zanurzamy się w wodzie, gdy wynurzamy się z wody, jesteśmy powołani już do życia w Chrystusie, do nowego życia. Nasz stary człowiek umiera, rodzimy się na nowo. I to daje nam właśnie takie utożsamienie się z Jezusem, który daje nam Ducha Świętego, byśmy mogli żyć w Jego mocy i głosić Ewangelię. Ale z tym zagadnieniem w chrześcijaństwie jest problem. Bo wiemy, że większość ludzi nie podchodzi w ten sposób do chrztu i go bagatelizuje, mimo tego, że ma to wielkie znaczenie, jeżeli chodzi o dar Ducha Świętego, tak jak czytaliśmy w tym wersecie 38, drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. Niektórzy powołują się na fragment z Dziejów Apostolskich z 15 rozdziału, gdy był pierwszy sobór i tam zapisane są takie słowa. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie, bywajcie zdrowi. Ale czy ten fragment mówi o wszystkich zasadach wiary chrześcijanina? Czy jest konkretną wskazówką dla pogan, które akurat przyjęli Jezusa Chrystusa w danym momencie? W ten sposób można zanegować każdą prawdę biblijną, powołując się na te wersety. Dlatego niektórzy mają gdzieś opory, mają wątpliwości. W ich społecznościach chrzest biblijny nie jest praktyką. Bo czy na przykład niemowlę, gdy jest kropione, czy jest polewane, ma świadomość tego, co się dzieje w jego życiu? Apostoł Piotr wyraźnie mówi, upamiętajcie się i niech się każdy z was da ochrzcić. Czyli to upamiętanie jest konieczne do tego, żeby podjąć tą świadomą decyzję. Apostoł przed chrztem wzywa do upamiętania i wyznania grzechów. Rozdział 3, werset 19 o tym mówi. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Tak jak już wspomniałem, jak może otrzymać dar Ducha Świętego ktoś, kto jest nieświadomy swoich decyzji, swoich myśli, swojej grzeszności, skoro musi porzucić grzech? Czy jest to zgodne z wolą, aby nieświadoma istota została chrzczona dopiero po kilku czy kilkunastu latach, jak to z tego co pamiętam jest w Kościele Powszechnym, podczas innej uroczystości otrzymuje dar Ducha Świętego? Czy Duch Święty jest przypisany do pewnych okresów w naszym życiu? Czy działa w reakcji na nasze serce, które jest gotowe, aby go przyjąć? Jest to też taki apel może dla... Znam przypadki, gdzie ktoś wiele lat chodzi do zboru, ale jeszcze nie podjął tej decyzji. I gdzieś coś go hamuje, coś go powstrzymuje. Ale myślę, że taki apel mogę wystosować. Nie czekajcie, nie czekajcie, bo też... Pamiętam taką rozmowę z bliską mi osobą, która już jest ochrzczona, ale wcześniej mówiła, że nie jest gotowa. Zasugerowałem jej, że nigdy nie będzie gotowa, jeżeli będzie patrzeć na siebie. Bo gdy patrzymy na siebie, to widzimy same upadki, grzechy i no, nigdy w ten sposób nie będziemy gotowi. A to Jezus pomaga nam, gdy przyjmujemy Go jako Pana i Zbawiciela, kroczyć z Nim, aby pokonywać te upadki i te grzechy. Dlatego konieczne jest przyjęcie Jego, żeby On nas prowadził, że to jest rozpoczęcie drogi z Jezusem Chrystusem. Także bracia i siostry, którzy jeszcze nie podjęliście tej decyzji, nie zwlekajcie. Przy chrzcie dzieje się też wiele rzeczy, przez które Duch Święty może działać w naszym życiu. Oczywiście jest ten Duch Święty wylany, ale są też przypadki uzdrowień. Znam taki przypadek, gdzie jedna siostra po przyjęciu chrztu wyznała, że dolegliwości, które przez lata doświadczała, nagle ustąpiły. Są znane przypadki uwolnienia od demonów. Także widzimy, że jest to ważna deklaracja dla świata widzialnego i niewidzialnego,
o przyznanie się do Jezusa Chrystusa. Ja miałem takie doświadczenie, może nie jakieś takie drastyczne, ale też zauważyłem taką zmianę po chrzcie. Kiedyś byłem osobą, która w takim potocznym języku no, często używała przekleństw. Nie wiem, jak to się stało, ale Bóg mi to zabrał, gdy stałem się Jego dzieckiem. Także widzimy, że u niektórych mogą to jakieś być takie mega poważne rzeczy, które były naprawdę dokuczały, były takie może takim grzechem widocznym, ale też takie może rzeczy, które, na które wiele ludzi nie zwraca uwagę, ale dla mnie to też było ważne, że mój sposób mówienia, sposób wyrażenia myśli się zmienił. Otwórzmy pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział i 13 werset. Tu jest wskazane na jedność w Kościele, na wiele członków i jedno ciało. I tu też właśnie ta rola Ducha Świętego jest ważna. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni. W jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Także widzimy, jak niesamowicie cały czas przewija się chrzest i Duch Święty. I chrzest wodny, ale też i chrzest Duchem Świętym. Jest to doświadczenie wszystkich wierzących, wszystkich, którzy tworzą to ciało Chrystusa. Paweł łączy włączenie wszystkich wierzących w jedno ciało Chrystusa chrztem Duchem Świętym. Ktoś może zadać pytanie, uczniowie chodzili przez 3 lata z Jezusem i nie mieli Ducha Świętego? Przed tym wylaniem Ducha Świętego, już gdy Jezus został w niebo, wstąpił do nieba? Oczywiście, że mieli Ducha Świętego. Przecież wielokrotnie uzdrawiali, wypędzali demony, ale nie zawsze niestety byli gotowi przyjąć tego Ducha w pełni. Wiemy, jakie były ich czasami zachowania. Bardziej patrzyli na siebie, na to, co oni mogą uczynić i jakie korzyści mogą mieć z tego, że chodzą z Jezusem. Duch Święty nie mógł w nich obfitować, bo jeszcze ich serca nie były w pełni gotowe na to. To stało się później, ale było poprzedzone czym? Coś się musiało w ich życiu zmienić. I znów sięgamy do Dziejów Apostolskich. I może też taka wskazówka dla nas, może gdzieś czegoś nam brakuje w naszym życiu duchowym, a może to są wskazówki, które nam pomogą się odbudować. Dzieje Apostolskie, 1 rozdział i werset 14. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa i z braćmi Jego. Widzimy, jaka to jest bardzo ważna wskazówka, żeby te spotkania, które mamy modlitewne, czy jak tu bardzo słusznie brat powiedział w ogłoszeniach, żeby też spotykać się w domach, wzajemnie modlić się, wołać do Boga. To nas cementuje, to nas wzmacnia. To daje nam siły do ogłoszenia Ewangelii, do trwania przy Jezusie Chrystusie. 2 rozdział i 1 werset. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. Poczucie jedności. Poczucie jedności, że zmierzamy do... że Jezus Chrystus jest naszym przewodnikiem, że zmierzamy do Królestwa Bożego, zmierzamy do niebiańskiego Kanaanu, ale że też w tej drodze wielu ludzi nas spotyka i chęć zaniesienia innym też dobrej nowiny. I zauważmy, że już wtedy nie było wywyższania się, kto będzie, jakie miejsce zajmował w Królestwie Bożym. Oni byli w pełni poddani woli Bożej i dlatego Duch Święty został wylany. I tak samo może być z nami. I tak samo też w moim życiu. Ja wierzę, że do decyzji podjęcia decyzji chrztu i zawarcia przymierza z Bogiem, też Duch Święty prowadził mnie w pewien sposób. Reagowałem na Jego wołanie i w końcu odpowiedziałem na ten głos. Przekonywał mnie o grzechu i podjąłem, jak uważam, wspaniałą decyzję. Ale gdy zawarłem przymierze z Bogiem, otrzymałem dar Ducha Świętego. Ale teraz co dzieje się w moim codziennym życiu? Co powinno się dziać? To, o czym w modlitwie wspomniał Sebastian. Codzienny chrzest z Duchem Świętym.
Bo to nie jest jednorazowy akt, że my przy chrzcie otrzymujemy dar Ducha Świętego i teraz On mnie prowadzi, ja po prostu żyję sobie tak, jak żyję. Napełnienie Duchem Świętym to życie według woli Boga. Bycie pełnym radości i służenie innym, a także głoszenie dobrej nowiny. Kontakt z Bogiem przez Jego Słowo, modlitwa powodują, że Duch Święty może w nas działać. Aby mieć w pełni Chrystusa, musimy być napełnieni Duchem Świętym. I tak naprawdę to, czy my jesteśmy napełnieni tym Duchem Świętym i czy ten chrzest Duchem Świętym dokonuje się w naszym życiu, zależy od naszego wyboru. Oto od tego, gdy wstaniemy rano, jak zaczynamy dzień, komu powierzamy nasze życie. Czy nasze myśli związane są z Bogiem, z Jego dziełem, z Jego słowem, z Jego planami? Natrafiłem na taki tekst w liście do Efezjan. Może też wspomnę o takiej doktrynie, która też w chrześcijaństwie ma miejsce. W związku z tym, o czym mówiłem, jeżeli że napełnienie Duchem Świętym to nie jest jednorazowy akt. Niektórzy mówią zbawiony, raz na zawsze zbawiony, tak? Przyjąłem Jezusa Chrystusa. Jeżeli wyznałem ustami raz, że Jezus jest moim Panem, to już nieważne, co się dzieje w życiu, to i tak będę zbawiony. Kiedyś jeden z panów, któremu doręczam korespondencję, gdy złożyłem mu świadectwo, że kroczę ścieżkami Jezusa Chrystusa, jestem w takim kościele, takim. Ale mówi, ale jesteś ochrzczony. Nie jesteś katolikiem, ale jesteś ochrzczony. Ja mówię, no jestem. No to będziesz zbawiony. A ja mówię, no są jeszcze pewne wymagania Pana Boga, które zawarte są w Jego Słowie, pewne wskazówki, jak powinienem żyć. Widzicie, jakie jest podejście ludzi, takie bardzo proste. Żyję codziennie sobie jakimś tam życiem, byłeś ochrzczony, nie ma problemu, to nie masz się czym przejmować. Dlatego widzimy, jak ważne jest podejście takie typowo biblijne, żeby zagłębiać się w te sprawy i właśnie poddać się kierownictwu Ducha Świętego, żeby właściwie ten temat rozumieć. Mówiłem o liście do Efezjan 5:18. Tak szczerze mówiąc, w tym kazaniu akurat tego wersetu miało nie być, ale przeczytałem go i tak pomyślałem, że też wspomnę o tym. Bo myślę, że to też są ważne myśli. Też w kontekście... A może przeczytam ten werset. 5:18. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Widzimy tu dwie takie przeciwstawne rzeczy, nie? Nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni ducha. Gdy ktoś spożywa alkohol i krąży on w jego krwi, to kto decyduje o życiu człowieka? Duch Święty czy przeciwnik Boży? Ja celowo o tym mówię, bo sam to przeżywałem. I wielokrotnie, mimo tego, że znałem Słowo Boże, to alkohol niestety zawężał moje myślenie i oddalał mnie od Boga. Spożywanie alkoholu odbija się na naszym zdrowiu i zachowaniu. Nasze ruchy są nienaturalne. Mówimy w inny sposób, wypowiadamy słowa. Czasami robimy, czy ludzie robią rzeczy, których nigdy by nie zrobili, gdyby byli świadomi. A później bardzo tego żałują. I w moim życiu również było podobnie. Coś zupełnie odwrotnego dzieje się, gdy zostajemy napełnieni Duchem Świętym. Nasze postępowanie, mowa i sposób myślenia stają się podobne do Jezusa Chrystusa. Miłość, okazywanie szacunku są też zauważalne dla ludzi, z którymi się spotykamy. Powinniśmy prosić o napełnienie Duchem Świętym każdego dnia, bo jak już wspomniałem, napełnienie Duchem Świętym nie jest jednorazowym aktem. Ale też po tym tekście, który przeczytałem, co powiedziałem, można poznać fałszywe ożywienia. Mówiłem, jak człowiek zachowuje się po alkoholu. Czy niektóre osoby, które mówią, że są napełnione Duchem Świętym, a wydają z siebie jakiś bełkot, tarzają się po podłodze,
biegają na nabożeństwach, wybuchają takim niekontrolowanym śmiechem. Z czym wam się to kojarzy? Z napełnieniem Duchem Świętym i tymi przymiotami, które mówi Słowo Boże? Czy raczej z tym, co dzieje się z człowiekiem po alkoholu? Gdy człowiek działa pod wpływem kontroli demonów. Także też bardzo trzeba uważać z przejawami tego, że niektórzy mówią, że są napełnieni Duchem Świętym. Badajmy, jak patrzy na to Słowo Boże, jak patrzy na to Jezus Chrystus. Żeby Duch Święty działał w nas, musimy spełnić pewne warunki. I tu nie chodzi o to, że musimy... Nie chodzi o nasz wysiłek czy zbawienie z uczynków. Nie o to mi chodzi. Chodzi o przybliżenie się do Boga. Bo wiemy, że przyjęcie sprawiedliwości Jezusa Chrystusa powoduje w nas dobre uczynki, a nie odwrotnie. Uczynkami nie sprawimy, że Bóg nas przyjmie. Człowiek powinien zawrócić z drogi grzesznego życia i zawrzeć przymierze z Jezusem przez chrzest. Tak już wcześniej wspomniałem. Ale coś się musi stać w naszym życiu, żeby to sobie uświadomić. I moje doświadczenie jest takie, ale nie tylko jak czytam Pismo Święte, żeby uświadomić sobie, że bez Boga nie mogę nic uczynić, że jestem grzesznikiem. I gdy to sobie uświadomiłem, to powiedziałem do siebie, ja chcę Jezusa, ja chcę Boga. I podobne doświadczenie miał również, gdy czytam Słowo Boże, apostoł Piotr. Ale żeby dotrzeć do takiego punktu, żeby uświadomić się, że jestem grzesznikiem i potrzebuję Zbawiciela, jest też to odpowiadanie naszego serca na ten głos, ten cichy głos Ducha Świętego, który do nas przemawia. Jeszcze przed nawróceniem. A kiedy najbardziej czułem się grzesznikiem? Już w mojej drodze z Panem Bogiem. Kiedy byłem najbliżej Boga, kiedy najbliżej czułem Jego obecność. I nie chodzi o to, że czułem się niegodny Boga, tylko chodzi o to, że Bóg pokazywał mi, że potrzebuje zmiany. I miałem takie doświadczenia, gdy słuchałem dwóch pastorów, szczególnie mi bliskich. I na jednego z nich wykładach miałem przyjemność być w Skoczowie wiele lat temu, prawie 10 lat temu. Ale po każdym jego wykładzie przyjeżdżałem do domu i ze łzami w oczach padałem na kolana i się modliłem. Boże, zmieniaj mnie. Może ktoś z was uczestniczył w wykładach pastora Samuela Bragi w Skoczowie pod tytułem Jezus. On tam niesamowicie pokazał, jaką rolę Jezus odgrywa w życiu każdego z nas. Podobnie było z wykładami czy kazaniami pastora Goi. Jestem grzesznikiem, ale to nie chodzi o to, żebym w tym stanie pozostał. Chodzi o to, żeby Bóg mnie zmieniał. Często mówimy, że Kościół to jest szpital. Tak, to prawda. Ale nie po to, żebyśmy zostali w takim stanie, tylko po to, żebyśmy się zmienili. A w tym też Duch Święty jest pomocny. Pewnego razu Jezus powiedział do Piotra i jego towarzysza, aby wypłynęli na głębie i zarzucili sieć. Piotr zdumiony powiedział, całą noc ciężko pracowaliśmy, ale nie złowiliśmy nic. Ale na słowa Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, tych ryb było tak dużo, że jak pamiętacie, sieci się rwały. I co wtedy zrobił Piotr, pamiętacie? Upadł do nóg Chrystusa i co powiedział? Widząc to, Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bo mi jest człowiek grzeszny. Czy ta wypowiedź była spowodowana tym, że on nie chciał Jezusa? Wręcz przeciwnie. On miał świadomość po tym cudzie, ale też wcześniej, po, jak sądzę, wysłuchanych kazaniach Jezusa, kim ten człowiek jest, po co się pojawił i że może zmienić jego życie. I to musi się stać z każdym z nas, żebyśmy szczerze żyli z Jezusem Chrystusem.
bo w obecności Jezusa widzimy swój grzeszny stan i tylko dzięki Niemu możemy się zmienić. Beze mnie nic uczynić nie możecie, mówi Jezus. Prawdziwa skrucha to coś więcej niż odczucie żalu z powodu dotkliwych skutków grzechu. Coś podobnego może doświadczył Judasz. Zresztą był świadomy swojego grzechu, ale takiej nie było takiej pełnej skruchy i żalu za grzech. Dlatego zrobił to, co zrobił. Jest to głęboka zmiana serca i umysłu. Jedyny sposób, w jaki możemy doświadczyć pełnej skruchy, to przyjęcie miłości Bożej. Wszystko dzięki Bogu, a nie naszej sile. Żeby przyjąć Ducha Świętego, niektórzy to może źle odczytują, bo że musimy spełnić pewne warunki, tak jak już wcześniej wspomniałem, ale nie chodzi mi tutaj, że my musimy jakiś szczególny wysiłek zrobić, żeby ten Duch Święty w nas działał, ale chciałbym na kilka tekstów zwrócić Wam uwagę i kilka czynników, które są potrzebne, żeby Duch Święty mógł w nas działać. Jednym z takich czynników jest wiara. Coś, o czym dzisiaj mówiliśmy też w lekcji. A mówiąc o Abrahamie, nie da się mówić o wierze. Wiara Abrahama i nasza wiara jest nam potrzebna do tego, żeby ten dar Ducha Świętego działał w nas. I otwórzmy list do Galacjan. 3:14. Jak wiara współpracuje, jak wiara jest zależna od Ducha Świętego i odwrotnie. List do Galacjan 3:14. Aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, tu jest kontynuacja pewnej myśli wcześniejszej, my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę. Także widzimy, że Ducha Świętego otrzymujemy przez wiarę. Jeżeli przez wiarę nie akceptujemy Słowa Bożego i nie mamy ufności do Boga, to Duch Święty nie może w nas działać. Bo wiara to coś więcej niż takie intelektualne przyjęcie tego, co poznajemy ze Słowa Bożego. To zaufanie Bogu, że dotrzyma Słowa we wszystkim i nie zawiedzie nas bez względu na wszystko. Coś, co właśnie było doświadczeniem Abrahama w jego tym finalnym doświadczeniu z ofiarowaniem Izaaka. Innym aspektem jest proszenie o Ducha Świętego. I tutaj też Biblia jednoznacznie i wyraźnie w tej kwestii w wielu miejscach się wypowiada. Ale tutaj chciałbym otworzyć Ewangelię Łukasza, 11. Ewangelia Łukasza, 11, wersety od 9 do 13. I te słowa wszyscy dobrze znamy, ale warto sobie je czytać i przypominać. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy, kto bowiem prosi, otrzymuje. A kto szuka, znajduje. A kto kołacze, temu otworzą. Gdzie jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona? I teraz najważniejsza część. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Także pamiętajmy o tym, że to się nie stanie tak. Prośmy o Ducha Świętego. A z drugiej strony, jaka to jest niesamowita obietnica. To jest nieprawdopodobne. Prosimy i otrzymujemy. Tak działa Bóg. Dlatego, jak wierzę, tak bardzo Mu ufamy i tak bardzo Go kochamy. Ojciec Niebieski obiecał nam, że da Ducha Świętego tym, którzy o Niego proszą. Bo Bóg chętnie daje nam Ducha Świętego. A w jaki sposób prosimy Boga o różne dary? Przez modlitwę. I zauważam, że to jest wszystko połączone. Żeby poprosić Boga o Ducha Świętego, musimy się pomodlić. Musimy z Nim rozmawiać. I modlitwa też właśnie jest taką ważną częścią, jeżeli chodzi o Ducha Świętego.
Oczywiście modlitwa nie służy tylko do proszenia, ale powinniśmy prosić o Ducha Świętego każdego dnia. Bez modlitwy nie będziemy wzrastać. Prośmy Boga o mądrość i Ducha Świętego. Bo gdy będziemy trwali w modlitwie, Bóg dzięki temu, że mamy ufność do Niego, może w nas działać. Tworzy się ta relacja, kooperacja. Ta relacja pionowa jest coraz bardziej zacieśniona między mną a Bogiem. Innym czynnikiem, który jest też bardzo ważny, jeżeli chodzi o Ducha Świętego, i to czasami może nam się nie podobać, ale tak jest, jest posłuszeństwo. I zobaczmy, co w Dziejach Apostolskich jest napisane w 5 rozdziale i wersecie 32. Dzieje Apostolskie, 5 rozdział i werset 32. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. I tak jak wcześniej wspomniałem, tu nie chodzi o jakiś nasz wysiłek. Tu chodzi o wierność Bogu, Jego Słowu i kto jest moim autorytetem, komu ufam, komu powierzyłem swoje życie. Dlaczego posłuszeństwo? Jeżeli jesteśmy posłuszni z miłości do Boga i mamy Jego przekazania w naszych sercach, to może obficie nam udzielić Ducha Świętego. W Biblii miłość i posłuszeństwo idą ze sobą w parze. Bo prawdziwa wiara wyraża się posłuszeństwem. I tu znów możemy przywołać Abrahama jako przykład. To, o czym dzisiaj też studiowaliśmy w lekcji szkoły sobotniej. Jezus mówi, jeśli ktoś mnie miłuje, słowa mego przestrzegać będzie. I chciałbym wam zwrócić uwagę na teksty z pierwszego listu Jana, które dla mnie są naprawdę takim wzmocnieniem, ale też taką wskazówką. I też często w rozmowach cytuję te teksty niektórym ludziom. Pierwszy list Jana, 2 rozdział, wersety od 3 do 6. A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje Słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. W 3 rozdziale i wersecie 24 mamy zapisane takie słowa. I te słowa naprawdę mną wstrząsnęły, ale też pokazały, że właściwie rozumiane posłuszeństwo łączy się również z Duchem Świętym. Słuchajcie tych słów. 3 rozdział, werset 24. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Niesamowite słowa. Widzimy, że gdy czynimy to, co przykazuje nam Bóg, będziemy mieli pokój umysłu. W Biblii mamy ostrzeżenie, aby unikać wszelkiej nieczystości, jeśli pragniemy być napełnieni Duchem Świętym. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Czyli możemy to rozpoznać. Po tym, jak się zachowujemy, po tym, jak żyjemy. Nawet po tym, jak pracujemy, po tym, jak się do siebie odnosimy. Szczególnie poza Kościołem, bo w Kościele to wszyscy staramy się być mili i wszystko jest ok. Innym fragmentem Biblii, na który chciałbym zwrócić waszą uwagę, jest list Judy. Tuż przed Księgą Objawienia jest ten list Judy.
I też tam bardzo ciekawe wersety, które mnie zaintrygowały. Werset 18 do 21. Gdy mawiali do was, w czasie ostatecznym wystąpią szydercy postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, nie mający ducha. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. I wokół nas jest wielu ludzi o różnych poglądach. Tu w tym liście Judy jest napisane, że nawet szyderców. Nie zawsze zgodnych z Biblią. Dlatego ważne jest, żebyśmy badali wszystko według Słowa Bożego. Też jeżeli chodzi o temat związany z Duchem Świętym. Bo mogą to być ludzie, którzy mają nawet szczere intencje, uważają się za chrześcijan, ale głoszą błędne nauki. Czasami robią to nieświadomie. Ale są też osoby, które robią to celowo. Mogą to być ludzie, którzy głosząc pewne idee odciągają nas od Boga, a ciągną nas do świata. I ogień Ducha Świętego nie może płonąć w nas, gdy nasz umysł jest zeświadczony. A z tym mamy duży problem. Popatrzcie na ten tydzień, który dzisiaj jest zwieńczony tym świętym dniem sobotnim. Jaki on był? Ile czasu poświęciliście na pomoc komuś bliskiemu? A może nie bliskiemu? Na modlitwę za kogoś? Na studiowanie Słowa Bożego? To może nam da do myślenia, jak to nasze życie chrześcijańskie wygląda. W nas toczy się walka, w tej walce liczy się nasz wybór. Albo poddamy naszą wolę napomnieniu Ducha Świętego, albo pozwolimy cielesnej naturze nas zdominować. Wybór należy do nas. I to jest niesamowite w Bogu, że Bóg niczego nie wymusza. Ale wskazuje nam to, co jest dla nas dobre, najważniejsze i najlepsze. Bo stworzył nas jako wolne istoty. I czasami w życiu mamy różne dylematy, różne wątpliwości, w którą stronę się udać, w jakim kierunku, jaką decyzję podjąć. Praktycznie podejmujemy te decyzje codziennie, mniejsze lub większe, łatwiejsze lub trudniejsze. Ale powiem wam, że taką najlepszą zasadą, jaką wiem, że to jest najlepsza zasada, chociaż czasami o tym zapominam, ale słowa zapisane w Biblii, które kiedyś odkryłem i pewnie wielu z was też, znane słowa, które pomagają nam podejmować te właściwe decyzje w naszym życiu. Bez względu na to, co się dzieje, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Życie człowieka, który stosuje się do tej rady, jest napełnione Duchem Świętym. Gdyby tak obserwować takiego człowieka, który polega na swoich uczynkach i tym Duchem Świętym napełniony nie jest, jest zauważalne. Jak rozpoznać, czy jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym, czy nie? Trochę już o tym mówiliśmy. Ale chciałbym, żebyśmy troszeczkę zbadali swoje serca i będę teraz czytał pewne wersety z Biblii i chciałbym, żebyście, gdy będę czytał te słowa, żebyście w duchu, w swoim sercu stwierdzili, czy to słowo pasuje do was, czy nie. Czy możecie się z nim utożsamić, czy nie. Otwórzmy list do Galacjan. 5 rozdział. Jak list do Galacjan i 5 rozdział, to już pewnie większość z was wie, co będę czytał. I ten fragment Słowa Bożego zatytułowany jest Przeciwieństwo między duchem a ciałem. I teraz przeczytam fragment od 19 wersetu do 21. I jest to są tak jakby te uczynki ciała.
I gdy będę je czytał, to zastanówcie się, czy czasami takie przymioty nie występują w waszym życiu. Jawne są zaś uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Myślę, że tak patrzymy na siebie, to gdy jest mowa o pijaństwie, zabójstwach, czarach, to chyba nas nie dotyczy. Ale zazdrość, gniew, waśnie. No już niestety zdarza się, że w zborach takie rzeczy się dzieją. Przemyślcie to sobie, co w waszych sercach się dzieje. A więc te osoby, o których, te przymioty, o których przeczytałem, te osoby, które, o których występują, to ludzie, którzy pragną tego, co grzeszne i niemiłe Bogu. Są pod panowaniem grzesznych namiętności, pobłażają swoim zachciankom. Taka osoba nie uważa się za grzesznika, tak jak Piotr, w tym sensie, że jest coś nie tak. Nie dostrzega potrzeby przebaczenia, bo nie pozwala takiej osobie na to egoizm, duma. I nam jako ludziom, a także nam jako chrześcijanom, niestety to również się zdarza. Egoizm często króluje w naszym życiu. W naszym chrześcijańskim życiu ta walka między tym, co Boże, a tym, co we mnie. Jeden z naszych braci z zboru w Czechowicach często mówi, że najgorszym wrogiem dla człowieka to jestem ja sam, dla siebie. Bo jeżeli będę postępował według tego, co ja myślę, to na pewno mnie to zaprowadzi na manowce. Poświęcanie więcej czasu na przyjemności tego świata, na nasze zainteresowania. Bo jeżeli spędzę pół dnia przed telewizorem, a zapomnę o modlitwie, zapomnę o studiowaniu Słowa Bożego, zapomnę o może pomocy dla bliźniego, to jak Duch Święty może we mnie działać? Jak mogę się realizować? Jak mogę głosić Ewangelię? Tu nie chodzi o to, że ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby nie oglądać telewizora, ale poukładajmy sobie jakoś te priorytety, żeby Jezus Chrystus był najważniejszy. Gdy Jezus nie będzie na pierwszym miejscu w naszym życiu, to właśnie takie zagrożenia mogą być naszym udziałem. I te wszystkie rzeczy, o których tu czytałem. A teraz ta część, która powinna być w naszych sercach, powinni byśmy nią być wypełnieni tymi darami, które teraz sobie przeczytamy. Owocami Ducha Świętego. I teraz będę czytał wersety od 22 do 25. I tak samo jak w poprzednim fragmencie, chcę, żebyście się zastanowili, co do was pasuje, a co do was nie pasuje. I żebyście sobie to przemyśleli. Galacjan 5, 22-25. Owocem ducha zaś są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Ale zauważmy ten 24 werset. Ci, którzy należą do Chrystusa, co mają zrobić symbolicznie? Ukrzyżować swoje ciało wraz z namiętnościami i żądzami. No i z tym mamy problem.
i bez stałej łączności z Bogiem nie damy rady. Dlatego tak ważne jest, aby zrobić wszystko, żeby być jak najbliżej Boga. Ktoś, kto kocha Boga, według tych wersetów nie chce grzeszyć. Oczywiście zdarzają się jakieś upadki. Pragnie czynić to, co miłe Bogu. Jest natchniony Duchem Świętym. Gdy został wyzwolony z niewoli grzechu do wolności w Chrystusie, jest posłuszny woli Bożej. I te wszystkie cechy, które składają się na owoc Ducha Świętego, są obecne w życiu takiego człowieka. Człowiek taki uznaje potrzebę przebaczenia, co jest bardzo ważne w relacjach naszych, i wskazuje na Jezusa Chrystusa, że to dzięki Niemu, a nie własnej sile się to dzieje. Życie w uległości Duchowi Świętemu. Jest to dzieło całego życia. Mamy w życiu lepsze i gorsze chwile, ale powinniśmy wzrastać. I też podobnie było, nawiążę tu do lekcji, gdzie mówiliśmy o Abrahamie. To nie było tak, że Abraham od razu wystrzelił do góry. Doliny, pagórki, ale jednak cały czas do góry. Stopniowo. Ale powinniśmy wzrastać. Niektórzy poświęcają całe swoje życie do zdobywania władzy czy gromadzenia dóbr materialnych, a naszym najważniejszym celem jest poznanie Boga. Ale musimy szczerze tego pragnąć. Nasunęła mi się teraz taka myśl, bo mówiłem wcześniej, że ważne jest, aby prosić o Ducha Świętego. Ale jest jeszcze coś, co powinno to może poprzedzić. Bo my w naszym egoistycznym podejściu do Boga rzadko prosimy. Ale powinniśmy może modlić się czymś takim, taką modlitwą. Boże, daj mi pragnienie, abym chciał, żeby być wypełnionym Duchem Świętym. Bo często na spotkaniach modlitewnych modlimy się o Ducha Świętego, prosimy o Ducha Świętego, ale czy jest naprawdę we mnie takie pragnienie, żeby ten Duch Święty mnie wypełnił? Czy to jest tylko taka modlitwa rzucona mimochodem? I modlimy się o Ducha Świętego, i modlimy się o Ducha Świętego, a okazuje się, że tu upadek, tam upadek, tu problem, tu złe zachowanie. I dobrze, że mamy łaskawego Boga, który nas przyjmuje i przebacza. Ale jak długo można? Pragnienie poznania woli Bożej. Boże, daj mi pragnienie wypełnienia Duchem Świętym. Bóg nam się nie narzuca, ale wskazuje drogę. Decyzja należy do nas, aby być moralnymi istotami, musimy być wolni. A żeby być prawdziwie wolnymi w Chrystusie, musimy być szczerze poddani panowaniu Ducha Świętego. Poddając się Panu i otwierając się na Ducha Świętego, nie tylko zostajemy uwolnieni od potępienia, ale będąc w Chrystusie Jezusie, nie według ciała chodzimy, ale według Ducha. To, co czytaliśmy tu w liście do Galacjan. To jest jedyna prawdziwa wolność. Każdy z nas jest niedoskonały. Ale do czego apostoł Paweł nas wzywa? Żebyśmy dążyli do doskonałości. Żebyśmy dążyli do tej pełni Chrystusowej. Oczywiście w tym momencie nikt z nas nie jest doskonały. Nie ma człowieka, który jest bez grzechu. Mamy grzeszną naturę. Ale powinna być w nas ta chęć poznawania Boga i dążenia do doskonałości. Bo w każdym z nas jest coś jeszcze do poprawy. I sami to widzimy na co dzień, że nie domagamy w różnych kwestiach. Ale Duch Święty nam to uświadamia i pragnie, żebyśmy się zmieniali. Ellen White w książce Życie Jezusa napisała coś takiego. Życie chrześcijanina nie polega na modyfikowaniu i doskonaleniu starego, lecz na przemianie natury. Jest to śmierć dla własnego ja i grzechu, a jednocześnie nowe życie. Zmiana taka może nastąpić wyłącznie przez skuteczną pracę Ducha Świętego. Skuteczna praca Ducha Świętego. Duch Święty o nas zabiega. Wzdycha za nami do Boga. W książce
Droga do duchowej odnowy, a tak naprawdę na okładce tej książki na końcu jest też taka niesamowita wypowiedź Ellen White. Dlaczego nie ma w nas pragnienia daru Ducha Bożego? Przecież tylko wtedy otrzymamy moc z wysokości. Dlaczego nie rozmawiamy o tym? Dlaczego nie modlimy się o to i nie głosimy kazań na ten temat? Dlaczego tak jest? Nie chcemy, bo jest nam dobrze w naszym letnim chrześcijaństwie. Niestety taka jest prawda. Zresztą mówi o tym Księga Objawienia i list do zborów Laodycei, którego historycznie jesteśmy adresatem. Ale to wszystko może się zmienić, bo Bóg nie zostawia nas samym sobie. Jezus obiecał nam, że zanim przyjdzie, posłał nam Pocieszyciela, Ducha Świętego. I możemy o tym przeczytać w Ewangelii Jana, w tych wspaniałych fragmentach, które dodają takiej wiary, nadziei, że nie zostawi nas samych. Ewangelia Jana, 14 rozdział. I chciałbym tu wersety 16 do 18 przeczytać. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jakież to jest niesamowite. Bóg mówi, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Ja poszedłem do nieba, ale Duch Święty przychodzi do was i wykonuje tą rolę, którą Bóg mu powierzył. Zresztą, gdy czytamy Słowo Boże, to widzicie, że te trzy osoby bóstwa niesamowicie się przenikają. Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Ale to temat na osobne kazanie. Rozdział 16 i wersety 13 do 15. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest. Dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. To może właśnie w tych wersetach może najbardziej widać to działanie Ojca Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Duch Święty chce nas wprowadzić we wszelką prawdę. Teraz ruch należy do nas. Co my z tym zrobimy? W czasach ostatecznych będzie miało wylanie Ducha Świętego, bo bez względu na nasze wybory plany Boże się realizują i zrealizują się do końca. I już niedługo Jezus Chrystus przyjdzie. Tylko jak ich nas zastanie? Moim pragnieniem jest, abyśmy byli gotowi i znaleźli się w tej grupie, która doświadczy pełnego wylania Ducha Świętego. Amen.